Otwieram obrady 40. sesji Rady Gminy Uchała Majorat. Witam serdecznie. Na wstępie chciałem usprawiedliwić pana przewodniczącego Leszka Lipińskiego. Chciał przeprosić, że go nie będzie ze względu na choroby zaistniałe u niego w rodzinie. Serdecznie witam panie i panów radnych, wójta gminy pana Jarosława Gospodaja, zastępcę wójta pana Pawła Wieszkowskiego, sekretarza gminy Stanisława Durkie, skarbnika gminy panią Katarzynę Skowrą, radcę prawnego panią Iwonę Skarbkiewicz, dyrektorów i kierowników szkół, panie i panów sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych naszymi obradami. Zanim przejdę do prowadzenia obrad, prosiłbym wszystkich o powstanie. I uczczenie pamięci, bo niedawno już mieli 11 listopada, wszystkich zmarłych, uległych za naszą ojczyznę, a także naszych zmarłych, bliskich, którzy odeszli od ostatniej sesji, czyli pana sołtysa Paskud, Bogdana Paskudzkiego, następnie mamę Mariusza, pana radnego Zalewskiego oraz siostrę Sławka Bartochowskiego. Kto jeszcze? Wiesz, na odpoczynek raczej też panie, na światłość wiekowej stronie Pani Święci Marii. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Czy są inne propozycje? Czyli ja mam. Wpłynęło do mnie wniosek, można tak powiedzieć, od radnych Rady Gminy Uchała Majorat i pana przewodniczącego Rady Gminy Uchała Majorat. Zwracamy się z prośbą o podanie pod głosowanie kwestii diet dla radnych oraz sołtysów gminy Uchała Majorat. Wniosek uzasadniamy faktem, iż wspomniane diety radnych pozostają w niezmienionej wysokości od kilku lat, kilkunastu, zaś sołtysów od kilku lat, co w związku z dodatkowymi obciążeniami nakładami na radnych i sołtysów wymaga aktualizacji. Mam podpiski. I prosiłbym porządek obrad, żeby był zmieniony i wprowadzić dwa punkty. W punkcie szóstym w sprawie diet dla sołtysów gminy Uchała Majorat oraz zasad ich ustalenia i wypłacania. I w punkcie siódmym ustalenie wysokości diet dla radnych gminy Uchała Majorat. Czy jakieś są inne propozycje? Kto jest za takim punktem, porządkiem obrad, który przedstawiłem? Dziękuję bardzo. Wszyscy zostali poinformowani. Czyli stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w pokoju nr 18 oraz w dniu dzisiejszym na tej sali. Wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Proponuję więc protokół bez odczytywania. Przyjęcie protokołu bez odczytywania. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół został podjęty bez odczytywania. Przechodzimy do punktu drugiego, interpelacji i zapytania. Nie widzę. Ja nie dostałem żadnych więcej na piśmie, także przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. Proszę wystąpienie pani skarbnik. Zmiany w budżecie gminy przedstawiają się następująco.
Wszystkie informacje zostały do Państwa przesłane, natomiast jeszcze po przesłaniu informacji w sprawie zmian w budżecie wpłynęły do Urzędu Gminy dwie decyzje wojewody lubelskiego o zwiększeniu dotacji celowych. Czy Państwo radni życzą sobie, że mówię o wszystkich zmianach, czy to jest jasne, co przesłałam, czy tylko powiedzieć o tym, co dodatkowo jeszcze wprowadzamy? Myślę, że to dodatkowo. W takim razie dodatkowo otrzymaliśmy decyzję wojewody lubelskiego numer 634 z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu prawo o stanu aktach cywilnego i ustawa o ewidencji ludności. I to jest kwota 5342. Natomiast już jedną decyzję mieliśmy w tym miesiącu, więc zostało ona zsumowane na kwotę 8078,89 zł i o taką kwotę zwiększamy dotacje celowe w tym zakresie. I druga otrzymana dzisiaj wpłynęła przez PUAP, a jest to decyzja z 12 listopada z piątku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, również na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 38 tysięcy złotych. Wprowadzamy ją w rozdziale 855.02. To tyle po dochodach. Łączna kwota zwiększenia dochodów 586 245,89 zł. Dla zbilansowania budżetu wydatki gminy zwiększamy również o tą samą kwotę 586 245,89 zł. I te środki otrzymane na podstawie tych dodatkowych decyzji dokładamy do tych rozdziałów, których dotyczą. Są to zadania zlecone, celowe i tutaj po prostu są przeznaczone na określone zadania i na takie wydatki trzeba je przeznaczyć, czyli do rozdziału 750.11. na zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz w rozdziale 855.02 na wypłatę świadczeń rodzinnych. To tyle zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Skarbnik, proszę o dyskusję. Nie widzę. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały, także proponuję projekt uchwały przyjąć bez odczytywania. Proszę o głosowanie. Uchwała Rady Gminy Olomouca z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o wystąpienie Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo, zmiany wieloletniej prognozy finansowej oczywiście związane ściśle ze zmianą w budżecie gminy. Więc kwoty w wieloletniej prognozie finansowej są dostosowane do uchwały budżetowej i tym samym dochody ogółem budżetu określa się w kwocie 39 233 985,71 zł. Wydatki budżetowe w kwocie 42 380 026,24 zł. W ramach dochodów zwiększamy kwotę subwencji ogólnej o 480 120 zł do kwoty 13 033 588 zł. W ramach wydatków majątkowych zmniejszamy wydatki o 400 000 zł do kwoty 11 109 056 zł i 9 groszy. I zmniejszenie wydatków majątkowych powoduje zmianę w załączniku numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej do wykazu przedsięwzięć. Kwotę 400 tysięcy złotych przesuwamy w ramach przedsięwzięcia energia odnawialna w gminie Olomouca można na załącznik numer 2. Pana wójta, zastępcę poprosimy o przesunięcie WPF-u na załącznik numer 2. Przesuwamy tą kwotę do roku 2022. Projekt jest w trakcie realizacji, ale z różnych przyczyn w
tym roku zapewne nie zostanie on jeszcze zakończony, więc wymaga tego po prostu bieżąca sytuacja, natomiast te 400 tysięcy złotych przesuwamy na wydatki oświatowe. Dodatkowo zaktualizowane kwoty w załączniku przedsięwzięć dotyczą przebudowy drogi w Sędkach i w Kolonii Domaszewskiej, ponieważ już mamy kwoty poprzetargowe i są uzupełnione o niewielką kwotę, plus do tego koszty inspektora nadzoru, które są po naszej stronie, więc to już są kwoty zaktualizowane realizacji tych dwóch przedsięwzięć. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę o dyskusję. Nie widzę. Też proponuję projekt uchwały. Proszę o przyjęcie bez odczytywania. Proszę o głosowanie. Stwierdzam uchwałę Rady Gminy Ulan Majorat z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta i mogłość. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu usług transportu indywidualnego rok do domu, czyli od drzwi do drzwi, dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności gminy Ulan Majorat. Proszę o wystąpienie pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pani Magda Domańska na posiedzeniu komisji powiedziała, o co chodzi w tych zmianach, także nie będę się na tym, nie będę tego omawiał. Także wszyscy radni dostali projekt uchwały drogą elektroniczną. Myślę, że to nie jest jakaś tam sprawa, która wymaga zastanawiania się ciebie jakiegoś rozważania, także proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o dyskusję. Nie widzę. Proszę o tak samo przegłosowanie bez odczytywania. Uchwała Rady Gminy Ulan Majorat z dnia 15 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu usług transportu indywidualnego od roku do roku dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności gminy Ulan Majorat została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Ulan Majorat na rok 2022-2026. Proszę o wystąpienie pana sekretarza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podobnie jak poprzednia uchwała, ta również została omówiona na posiedzeniu komisji przed sesją i proponowałbym również uchwalić projekt tej uchwały. No chyba, że byłyby jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o dyskusję. Proszę o przegłosowanie bez odczytywania. Uchwała Rady Gminy Ulan Majorat z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ulan Majorat na lata 2022-2026 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Przepraszam. Został wprowadzony. W sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów. Proszę, kto zabierze głos. Były rozmowy prowadzone na komisjach budżetowych, także
przeczytam po prostu z sołtysi. Do tej pory mieli 200 zł, podwyższamy na 350. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Ulanowa z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie diety dla sołtysów Gminy Ulan Majora, zasad i ustalania wypłacania na podstawie artykułu 37b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. Rada Gminy ustala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się miesięczną ryczałtowatą diety dla sołtysów Gminy Ulan Major jako przewodniczących organów wykonawczych sołectwa w wysokości 350 zł. Paragraf 2, punkt 1. W przypadku, gdy sołtys nie może ze sobą pełnić swojej funkcji lub pełnić ją w okresie krótszym niż miesiąc, wysokość przysługującej diety oblicza się proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji w danym miesiącu, przyjmując za jeden dzień sprawowania funkcji 1 do 30 wysokości diety, o której mowa w paragrafie 1. Punkt 2. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na naradzie poświęconej sprawom sołectwa organizowanej przez wójta wysokości diety ulega zmniejszeniu o 50% za dany miesiąc. Punkt 3. Dieta nie przysługuje za miesiąc, w którym sołtys nie uczestniczył w sesji Rady Gminy, na którą był zaproszony i nie przedstawił wójtowi pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności. Punkt 4. Diety wypłaca się co miesiąc, w którym nie do 10 dnia z tego miesiąca, za strzeżeniem ustępu 3. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 2/7/18 Rady Gminy Ulan Majora z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie diet dla sołtysów Gminy Ulan Majora oraz zasad ustalenia i wypłacania. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 listopada 2021 roku. To jest za takim projektem uchwały. Panie Przewodniczący, przepraszam, ale nie wiem, czy było odwrotnie ustalone w kolejności. Najpierw diety dla nowego, a później sołtysów, czy mi się wydaje? Nie, najpierw sołtysów. Tak? Przepraszam, prawda? Proszę. Uchwała Rady Gminy Ulan Majora z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie diety dla sołtysów Gminy Ulan Majora oraz zasad ustalenia i wypłacania została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad ich wypłacania radnym Rady Gminy Ulan Majora. Tutaj też była mowa odnośnie komisja, że ustalamy taką samą stawkę, 150 zł podwyższamy stawkę dla każdego radnego za swoją funkcję. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Czytam projekt uchwały. Uchwałą Rady Gminy Ulan Majora z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad ich wypłacania radnych Rady Gminy Ulan Majora. Na podstawie artykułu 25 ust. 4 punkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Radnemu Rady Gminy Ulan Majora przysługuje dieta. Paragraf 2. Ustala się miesięczną dietę w wysokości zryczałtowanej dla punkt 1. Przewodniczący Rady Gminy w kwocie 1350 zł. Punkt 2. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w kwocie 850 zł. Punkt 3. Pozostałych radnych w kwocie 700 zł. Paragraf 3. Punkt 1. Dieta radnego ulega zmniejszeniu o 50% w przypadku. Punkt 1. Nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Gminy. Punkt 2. Nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Punkt 2. Udokumentowane uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji jest podpis radnego na liście obecności. Punkt 3. Diety wypłaca się radnym w kasie urzędu gminy na rachunek osobisty do 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta przysługuje.
Punkt 4. Pierwsza dieta przysługuje rannemu za miesiąc, w którym odbywa się pierwsza sesja kadencji. Punkt 5. Ostatnia dieta w każdej kadencji przysługuje rannemu w pewnej wysokości za miesiąc, w którym odbywa się ostatnia sesja. Paragraf 4. Punkt 1. Radnemu Rady Gminy Olomouc przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej. Punkt 2. Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu określonego przez przewodniczącego Rady Gminy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady Gminy. Punkt 3. Zgodę na podróż służbową dla radnego wyraża przewodniczący Rady Gminy, wydaje polecenie wyjazdu służbowego, w którym wskazuje środek transportu. Punkt 4. Z tytułu podróży służbowej radnemu nie przysługuje wiedza na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy Dziennik Ustaw nr 66 pozycja 800 z późniejszymi zmianami. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 11 przez 6 przez 8 przez 15 Rady Gminy Olomouc z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnemu Rady Gminy Olomouc. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021 roku. Proszę, kto jest za taką propozycją uchwały? Proszę o głosowanie. Stwierdzam, że uchwała Rady Gminy Olomouc z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnym Rady Gminy Olomouc została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójtowi gminy panu Jarosławowi Koczkodajowi. Proszę o zabranie głosu przez pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgodnie z tym, co zostało ustalone na posiedzeniu komisji, proponuje się podjęcie uchwały o wynagrodzeniu miesięcznym brutto dla pana Jarosława Koczkodaja, wójta gminy. Składniki wynagrodzenia przedstawiały się następująco. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł. Dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2050 zł. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4020 zł. I łączne miesięczne wynagrodzenie wójta wynosi kwotę 19 470 zł. I tutaj będzie zmiana, że jednak będzie wchodzić w życie uchwała z mocą od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Konsultowaliśmy się z Regionalną Izbą Obrachunkową i tak nam sugerowali, żeby w ten sposób ustalić jej czas obowiązywania. Zobaczymy, jak do tego podejdzie nadzór wojewody, bo ta uchwała zostanie tam przesłana, ale prawdopodobnie tak będzie, jak jest w uchwale, czyli od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, jak mogę? Dziękuję bardzo. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada z mocą obowiązującą od 1 sierpnia. Proszę o zabranie głosu. To jest
dyskusja jakoś może na ten temat. Nie ma żadnej dyskusji. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wola Majora z dnia 15 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy pana Jarosława Koszkodaja. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 oraz artykuł 8 ust. 2 i artykuł 66 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 1282 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 3 pkt 1, paragraf 6 i paragraf 7 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1960. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się panu Jarosławowi Koszkodajowi, wójtowi gminy Wola Majora, następujące wynagrodzenie miesięczne brutto pełne z dołu. Punkt 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł. Punkt 2. Dodatek funkcyjny w kwocie 3150 zł. Punkt 3. Dodatek za wysługi lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2050 zł. Punkt 4. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4020 zł. Punkt 2. Łącznie miesięczne wynagrodzenie wójta wynosi kwota 19 470 zł brutto. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 listopada 2021 roku z mocą obowiązującą od 1 sierpnia. To jest propozycją. Proszę o głosowanie. Uchwała Rady Gminy Wola Majora z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla wójta gminy Wola pana Jarosława Koszkodaja została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski. Wójcie, zapraszamy na salę. Zapraszamy na salę. Jesteśmy w wolnych wnioskach. Może ktoś by chciał zabrać głos? Proszę. Niniejszy? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ostatni okres od ostatniej sesji w naszej gminie wiązał się z pewnego rodzaju wydarzeniami. O części z nich mówiliśmy już wcześniej. O części mówiliśmy całe, a tak doprecyzowując. Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych, czyli firma Sanita i firma Dajk, rozpoczęły już montaże. Projekty, tak jak zakładaliśmy, nie są zagrożone. Była pewna obawa w pewnym momencie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo projektu fotowoltaicznego, czy firma zdąży przed zmianą przepisów prawnych i tak dalej wykonać te montaże. Oczywiście, gdyby nie nastąpiła zmiana w przesunięciu sposobu rozliczania energii uzyskanej przez
instalacje prosumenckie, zapewne byśmy nie zdążyli, a tak się dobrze złożyło, że te przepisy wchodzą w życie w kolejnym kwartale, z drugim kwartałem przyszłego roku. W związku z powyższym firma Sanitor, wykonawca tejże instalacji, nawet występując o przedłużenie terminu realizacji do 20 grudnia, oczywiście jest w stanie się zmieścić, ponieważ równolegle z wykonaniem montażu będą także składane wnioski do PGE o wykonanie zmiany liczników i przyłączenie tych instalacji do sieci. Proszę Państwa, w ramach Polskiego Ładu, programu inwestycyjnego, otrzymaliśmy, proszę Państwa, wiecie, kwotę 4 607 500 zł środków niezbędnych na... I to jest tylko jeden projekt, który spośród trzech, które składaliśmy, już będę przypominał, że Panu przypomnę. Jeden z tych projektów to jest globalne skanalizowanie gminy Ładnego w ramach posiadanych pozwoleń oraz projektów budowlanych. Drugi, budowa przedszkola gminnego w Ulanie na Racie. I trzeci, przebudowa, gruntowna przebudowa drogi gminnej. Oczywiście nie jest to jedna droga, może być, że jest to pewnego rodzaju konglomerat kilku dróg, ale zlokalizowanych na obszarze generalnie sołectwa Rozwadów, oczywiście także sołectwo i Sobole i Zarzec także tutaj się znajdują. Ta kwota zdaje się bardzo wysoka, mam nadzieję, że będzie wystarczającą do pokrycia kosztów związanych z tą przebudową, a przypomnę, że przebudowa ta będzie się wiązała nie tylko z położeniem samego asfaltu, ale także, Panie Sołtys, dokładnie, będziemy musieli wykonać przy okazji tego badania nośności gruntów. Będziemy musieli wykonać podziały działek geodezyjnych, ponieważ droga w swojej części nie ma odpowiedniej szerokości, na której można by pas drogowy z poboczami umieścić. W związku z powyższym przeznaczyliśmy dodatkowe środki na stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do w zasadzie do treści naszego ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Proszę Państwa, ta droga, czy te łącznie, wszystkie drogi będą miały ponad 7 km długości i w największym skrócie powiemy, że będą łączyły się z jednej strony z drogą powiatową przy drogi w Sobolach, a z drugiej strony będzie to droga powiatowa przy cmentarzu w Zarzecu Ulańskim. Oczywiście taka jeszcze mała pętelka w samym Rozwadowie i kilkusetmetrowy odcinek drogi do granicy ze wsią Sen. Także będzie połączone. Mam nadzieję, że sytuacja gospodarcza, sytuacja na rynku, także na rynku wykonawców inwestycji drogowych, no nie dojdzie do wielkiego wzrostu kosztów. Liczymy na to, że te środki nam będą wystarczające. Proszę Państwa, w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymaliśmy także ze Skarbu Państwa kwotę 3 682 794 zł z przeznaczeniem tylko i wyłącznie na kanalizację. Przypomnę, że w ramach posiadanych projektów budowlanych pozwoli na budowę mamy do wykonania jeszcze sporo ponad 40 km takich instalacji. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o środki, także w przypadku inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Wiecie Państwo, że uruchomienie dużych kwot na realizację tego rodzaju zadań w skali kraju może spowodować, że popyt na usługi wzrośnie, co niestety może się przełożyć na wzrost cen. My także liczymy, że tutaj posiadając stosowne formalne powody do przeprowadzenia już postępowań przetargowych, będziemy w stanie jak najwcześniej ten przetarg ogłosić i miejmy także nadzieję, że także ta kwota będzie wystarczająca na zaplanowane zadanie, przy czym tak naprawdę musimy stanąć przed wyborem, który odcinek wybrać, tak? którą część tej kanalizacji, z tego względu, że szacowaliśmy 40 km na około 40 milionów złotych. Otrzymaliśmy około 10% w zaokrągleniu. W związku z powyższym tak naprawdę musimy też wybrać taki odcinek, który funkcjonalnie z wielu powodów będzie wpisywał się i w tę kwotę, ale zarazem będzie też
powiedziałbym, najłatwiejszy, najprostszy do wykonania. I jeszcze ten los powodował przyłączenie największej liczby mieszkańców. Myślę, że ten temat jeszcze mamy przez kilka dni przed sobą. Bez podejmowania decyzji chcielibyśmy w tym momencie już zasygnalizować, że tutaj w ten scenariusz wpisuje się doskonale skanalizowanie miejscowości Ulan Mały. O tyle jest to skomplikowany temat, trudny, że akurat w tej miejscowości linia wodociągowa, sieć wodociągowa, główna linia jest zlokalizowana w pasie drogi asfaltowej i ta inwestycja będzie się wiązała z potrzebą odtworzenia pasa drogowego. Proszę Państwa, otworzyliśmy przekargi i w zasadzie już rozstrzygnęliśmy na budowę, i to są w ramach środków z Funduszu Dróg, z Rządowego Funduszu Dróg, na budowę, na przebudowę drogi w miejscowości Sępki. Tu akurat wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza cenowo jest firma i oferta firmy PPHU Rawdan Daniel Wałach z kwotą 349 tysięcy złotych. Najdroższa poniżej inżynieria łuków, ponad 130 tysięcy złotych drożej. Podpisujemy umowę, planujemy podpisać umowę 17 listopada, a wykonawca będzie miał kolejne 6 miesięcy na wykonanie tej drogi. Kolejna droga to jest droga w Kolonii do Tomaszewskiej. Tutaj wpłynęły 2 oferty. Oferta firmy Fedro Osiec z kwotą ponad 226 tysięcy złotych. Jest to oczywiście najbardziej konkurencyjna. Druga oferta droższa to już jest 282 tysiące, w zasadzie 283 tysiące złotych. Firma LS Kompleks Lubina. Tutaj przekroczyliśmy budżet o 7 tysięcy złotych, ale myślę, analizując sytuację na rynku, nie jesteśmy w stanie zagwarantować sobie, że kolejna oferta będzie bardziej atrakcyjna. Myślę, że wręcz przeciwnie, kolejne oferty będą droższe, wiele na to wskazuje. Proszę Państwa, także otworzyliśmy przetarg na budowę oświetlenia ulicznego. W części pierwszej budowa oświetlenia kablowego, a tutaj mamy do zbudowania 226 nowych punktów oświetleniowych podpiętych do sieci energetycznej. Wpłynęły 2 oferty. PPHU Anmax Marek Młodnicki z Bełżyc z kwotą 1,881 tysięcy złotych i firma Elfi spółka z o.o. z Lubina z kwotą ponad 400 tysięcy większą. Nasze środki, które przeznaczyliśmy w budżecie, to była kwota 1,860 tysięcy złotych. Dlatego najkorzystniejsza cenowa oferta póki co przekroczyła nasze środki 22 tysiące złotych. Oczywiście jesteśmy w fazie badania ofert i czas dopiero pokaże, czy którakolwiek z nich będzie kwalifikowała się do podpisania umowy, czy do wyboru podpisania umowy. W części drugiej, a część, która jest bardzo też istotna z naszego punktu widzenia, jest to część mówiąca o budowie nowej infrastruktury oświetleniowej, ale z użyciem lamp solarnych. Wpłynęły 3 oferty. Elfi Lubina 563 tysiące złotych, RMS Polska z Rączyc 399 tysięcy złotych, PPHU Anmax Marek Młodnicki 589 zł, a my założyliśmy w budżecie kwotę 308 tysięcy złotych. W związku z powyższym każda z tych ofert radykalnie, nawet bym powiedział rażąco, przekracza środki, które zamierzaliśmy przeznaczyć na ten cel. No i tutaj sądząc, jeszcze będziemy oczywiście te kwestie badać bardzo dokładnie, być może zajdzie konieczność unieważnienia tego przetargu, ale jeszcze decyzja została podjęta. Proszę Państwa, złożyliśmy wniosek o ponowną ocenę projektu na OZ2. Petycja, by zwiększyć poziom dofinansowania. Czekamy na ocenę. Liczymy na to, że instalacje fotowoltaiczne będą troszkę tańsze dla naszych mieszkańców. Nie będą to może radykalne zmniejszenie wkładu własnego mieszkaństwa, ale myślę, że to widoczny wkład i warto to zrobić. Oczywiście przeszliśmy także kontrolę świetlicy, czy inwestycji budowy świetlicy w
do Maszewnicy. Kontrola została przeprowadzona przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego 12 listopada. Dziękuję Koło Gospodyń Wiejskich, przede wszystkim radnym z tej miejscowości za ciepłe i chyba smaczne przyjęcie kontroli, bo to jest bardzo ważne w trakcie kontroli. Nie traktować, że jest to jakakolwiek korzyść dla kontrolujących, ale każdy zgrożony potrzebuje się napić, jeden po nieco zjeść. Wynik tej kontroli wszystko wskazuje, że jest pozytywny. Proszę Państwa, kolejną rzeczą jest fakt, iż wnioskowaliśmy na której sesji wcześniejszej był pan starosta Szczepana Brzegowskiego, którego oczywiście gorąco pozdrawiamy. Wnioskowaliśmy o zamontowanie siatek przeciwśnieżnych na niektórych odcinkach, w zasadzie terenów leżących przy drogach powiatowych, tam gdzie dochodzi do największego zaśnieżenia. I zobaczcie Państwo, oczywiście jakieś odcinki zostały ustawione, ale cała nasza prośba nie zostanie spełniona przez Zarząd Dróg Powiatowych, który wyjaśnia, że bardzo by chcieli, ale myślę, że będziecie zaskoczeni, ja też byłem. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego postępowania na dostawę kołków i siatek przeciwśnieżnych zakup nie doszedł do skutku ze względu na brak ofert na dostawę kołków drewnianych. Sądząc po tym, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na drewno, myślę, że należy zrozumieć jakby to wyjaśnienie. Do mnie ono trafiło, bo wiem, co się na tym rynku dzieje. I proszę Państwa, kwestia chyba najbardziej miła, chociaż może nie. Pragnę wszystkim powiedzieć, bo nie przypomnieć, że Wigilie Świętej Niepodległości zostały złożone w celu oczywiście uczczenia tego święta, ale także osób, które niegdyś angażowały się w sposób naprawdę, którego nie sposób przecenić, tak? Które angażowały się w odzyskanie niepodległości. To niezależnie, w której wojnie, w którym powstaniu, tych ludzi, którzy tutaj walczyli za to, żebyśmy dziś mogli na tej sesji się spotkać i w normalnych warunkach dyskutować. I proszę Państwa, to jest tak, to jest bardzo niegodne, kiedy czytam gdzieś, oczywiście chodzi o komentarze facebookowe, kiedy mieszkaniec tej gminy, wieloletni zawodowy strażak ochotnik, w sposób niegodny komentuje te wydarzenia, w sposób haniebny wręcz, urągający powadze sytuacji. Jest to karygodne, jest to niespotykane, jest to niedopuszczalne i będzie na każdym kroku, uważam, napiętnowane. Proszę Państwa, są rzeczy, które możemy dyskutować po polsku. Możemy się spierać, czy lepiej robić tę drogę, czy inną. Czy lepsza ta szkoła, czy może inna. Czy może to sołectwo więcej dostała, tamto mniej. To są kwestie, aczkolwiek mierzalne, to jednak możemy dyskutować. Nie możemy wszakże w taki haniebny sposób dyskutować o świętościach narodowych. I uczulam każdą osobę, która zechce kiedykolwiek, jakikolwiek autorytet, jakąkolwiek świętość zbrukać. Tego robić nie należy. Jest to niegodne zachowania osoby, która mieni się być Polakiem. Mam nadzieję, że te słowa dotrą nie tylko do tej osoby, ale do każdej innej, która robi z tego niecny użytek. Proszę Państwa, i teraz, żeby trochę osłodzić sytuację. Pamiętacie Państwo, nie tak dawno temu podejmowaliśmy uchwałę o przyznaniu stypendiów artystycznych, gminnych stypendiów artystycznych gminy Landmajora, uchwała z 15 października. Wpłynęły dwa wnioski o przyznanie takiego stypendium. Faktycznie to stypendium jest w zasadzie nagrodą, nie stypendium, prawda, bo ma charakter jakby jednorazowy w danej edycji. Ale tak to nazywamy. Proszę Państwa, bardzo mi jest miło zakomunikować, że komisja stypendialna, w skład której wchodzą przewodniczący pan Paweł Wierzchowski, siedzący po mojej prawicy,
zastępca przewodniczącego pana Jana Lemańska, członek komisji pan Wiesław Sienkiewicz, członek komisji pan Bożena Krawczyk pozytywnie oceniły obydwa wnioski osób, które nie tylko zajmują się sztuką. I to w definicji takiej bardzo szeroko rozumianej, ale także tej najbardziej wąskiej rozumianej, ale także te, które propagują także kulturę wyższych lotów, wyższych torów, ale także osoby, które naszą gminę także w jakiś sposób rozstawiają. Mówią na każdym forum, tak, albo oni sami, albo oni tak mówią o tych osobach, że są z gminy Ulan-Majora i bardzo jest mi niezmiernie miło, że komisja konkursowa uznała, że obydwa te wnioski zasługują na uznanie i zasługują na to, żeby gmina Ulan-Majora uhonorowała je stypendium gminy Ulan-Majora. I te dwie osoby to są dwie panie. Dwie nasze panie, niedawno uczennice naszej szkoły gminnej, pani Natalia Dyjak i pani Oliwia Wierzchowska. W tym momencie bardzo serdecznie panią gratuluję. Oczywiście stypendium wręczymy w stosownym czasie. Ja już na tym etapie mogę powiedzieć, że to są osoby, które tak naprawdę wzrastały i w szkole ulańskiej, no oczywiście w naszej społeczności, ale także i w GOG-u ulańskim. Tu na ręce pani kierownik Magdaleny Domańskiej i gratulacje, podziękowania, bo jednak talent pozostawiony sam sobie będzie niczym ten talent zakopany. Tak? Ten talent został pomnożony i to jest także zasługa i szkoły, i Gdańskiego GOK-u, instruktorów tutaj zatrudnionych, ale oczywiście także bardzo serdeczne gratulacje dla rodziców. Pani Lidia Wierzchowska, patrzcie, dziwnie trafia jest z nami. Gratulujemy, naprawdę jest nam niezmiernie miło, że ta ziemia ulańska także takie osoby, także takie osoby wychowuje, tłoczy. Płodzi, tak jest. Raz jeszcze gratuluję i dziękuję bardzo uprzejmie. Dziękuję bardzo. Obu dzieciom, jako mama dziecka, chciałam serdecznie podziękować Państwu, panu Wójtowi, pani Marii Dunackiej. Bardzo dziękuję. Gratulujemy panu. Panie przewodniczący, może jeszcze powiem? Proszę bardzo. Wiem, że ta dzisiejsza sesja była w jakiś sposób szczególna, prawda? Bo to akurat meritum spraw, których sesje dotykają, w zasadzie są w jakiś sposób powtarzalne. Dzisiaj były jeszcze dodatkowe uchwały, które tak zostały jakby trochę ad hoc wprowadzone, ale wynikały z wielu czynników i niezależnie od tego, że my na te czynniki wpływu nie mamy, niezależnie od tego, że nie znam rozstrzygnięcia, przynajmniej jednej z nich, dziękuję Państwu za podjęcie tych uchwał, tych trzech uchwał ostatnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? To stwierdzam, że po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrady 40. sesji Rady Gminy Ulan-Majora. Dziękuję bardzo.